Dziś pojedynek wagi ciężkiej. Ja jestem w Mercedesie ML W164. Rocznik 2008, pod maską V6, 3-litrowy diesel o mocy 190 koni mechanicznych. Moment obrotowy 440 Nm. Obok mnie Audi Q7 pierwszej generacji, też V6 pod maską, też 3-litrowy diesel, ale 233 konie mechaniczne, czyli no troszeczkę więcej. Za to Audi Q7 jest cięższe o jakieś 100 kg. Trzymajcie za mnie kciuki, oczywiście możecie głosować w ankiecie już teraz, który z nas wygra. Obydwoje mamy automatyczne skrzynie biegów, obydwoje mamy napęd na 4 koła. Zaczynamy wyścig. Gaz w dechę. Lżejszy jest pierwszy na starcie, wiadomo. Nie! Nie! No zmieniaj ten bieg! Nie! Nie! Goń tą Q7! Goń! No nie! O, jednak 40 koni mechanicznych różnicy, no i jakieś 60 Nm dało Audi zwycięstwo, pomimo tego, że jest bardzo ciężkie. Linie mety pierwsze przekracza Audi Q7. Niewiele gorszy, bo o 0,7 sekundy Mercedes ML. Dobra, tu mu się udało, ale jeszcze teraz się przekonajmy, jak to auto hamuje. Ok, to teraz sprawdzimy, jak te dwa kolosy hamują. Ja mam chyba tutaj przewagę, bo jestem 100 kg lżejszy. No ale oczywiście tutaj wiele współczynników ma ważność, jest stan, zużycie opon. 100 km na godzinę i na linii równiutko mocno hamujemy. Jest stuwa. Mam nadzieję, że tym razem wygram. Trzymajcie kciuki. I hamulce. No. No chyba remis, chyba remis. No to Audi Q7. Zgrabny z zewnątrz to on nie jest specjalnie. Zobaczymy, czy się zgrabnie porusza na slalomie. 60 na godzinę. I uwaga. No. Do najpewniejszych przejazdów to nie należy, ale jest... Okej. Okej, może ML nie był szybszy od Q7, ale może porusza się bardziej finezyjnie. 60 na godzinę i slalom, zobaczmy. Mercedes daje mniejsze poczucie bezpieczeństwa. Odczuwałem lekką nadsterowność. Jednak nie przekroczyłem jeszcze progu bezpieczeństwa i ESP nie musiało mnie ratować. W Audi sytuacja jest nieco inna. Możemy tam zmieniać ustawienia zawieszenia pneumatycznego, jednak ja skorzystałem ze standardowego. A i tak auto jest wyraźnie sztywniejsze. Fizyki się nie oszuka. Masa, a właściwie jej rozłożenie, sprawiają, że oba te auta bardzo się wychylają na zakrętach. Jednak w sytuacji podbramkowej wolałbym się znaleźć w Audi. Dzięki za oglądanie. Możecie napisać w komentarzach, który samochód Waszym zdaniem wypadł lepiej. Audi Q7 czy Mercedes ML? Pamiętajcie także, aby subskrybować kanał i zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku.